Cześć, witam wszystkich serdecznie. W tej serii będą krótkie filmiki, przede wszystkim dla osób początkujących i dla tych, którzy po prostu czasem potrzebują coś zmierzyć. Będą więc głównie tanie, powszechnie dostępne multimetry, ale nie tylko. Wszystko od podstaw i możliwie prosto wytłumaczone. Dzisiaj będą różne multimetry, ale pokażę też mierniki cęgowe i szczelinowe. W tym odcinku pomiar natężenia prądu stałego. Będę tu używał bezpiecznego napięcia, czyli do 60 V. Często można spotkać określenie pomiar prądu. Oznacza ono pomiar natężenia prądu. Na początek odrobina niezbędnej teorii. Do pomiarów napięcia, rezystancji, częstotliwości czy pojemności podłączamy sondy równolegle. Jest to prostsze. Do pomiaru natężenia prądu multimetrem przerywa się obwód i podłącza multimetr w taki sposób, aby prąd przepływał przez multimetr. Są też sposoby bez przerywania obwodu, ale o tym w dalszej części. Na początek podłączenie sond do multimetru. Standardowo czarna sonda do gniazda COM. Czerwona sonda do gniazda oznaczonego literką A, jak jednostka natężenia prądu, czyli amper. W niektórych multimetrach są osobne gniazda do mierzenia mniejszych prądów, oznaczone jako MA miliampery czy mikro A mikroampery. A osobne do pomiaru większych natężeń prądu, oznaczone literką A. W zależności od przewidywanej wartości wybieramy odpowiednie gniazdo. Mamy tu prosty obwód, zasilanie i żarówka. Zasilanie 12 V. Użyję zasilacza serwisowego, a żarówka o mocy 21 W. Spodziewam się mieć prądu poniżej 2 A i wybieram gniazdo oznaczone samą literką A. Nie ma tu znaczenia, który przewód obwodu przerwę, aby wstawić szeregowo multimetr. W tym nierozgałęzionym obwodzie w każdym jego miejscu płynie taki sam prąd. Ten model multimetru po wykryciu sondy w gnieździe pomiaru prądu automatycznie przełącza się na ten pomiar. Rozłączam więc obwód i podłączam multimetr. Mamy wynik. Tutaj też możemy otrzymać na wyświetlaczu znak minus, informujący o kierunku przepływu prądu. Jeśli prąd płynie od czerwonej sondy do czarnej i czarna podłączona jest do gniazda COM, to nie mamy znaku. Jeśli odwrotnie, mamy znak minus. W ten sposób można określić, na przykład czy akumulator jest ładowany, czy rozładowywany. Możecie to zobaczyć w filmie o naprawie elektroniki zasilacza awaryjnego. W ten sam sposób podłączamy inne multimetry. Mam tu drugi smart multimetr. W tym modelu przekładam sondy i muszę ręcznie przełączyć na pomiar natężenia prądu. Poza wartością na wyświetlaczu mamy też jednostkę. Multimetr automatyczny. Podłączenie takie samo. Wybieram A, czyli pomiar prądu w amperach i mam wynik. W dalszej części pokażę pomiar mniejszych natężeń prądu. Tutaj też na wyświetlaczu mamy podaną jednostkę. Multimetr manualny. Podłączenie jak poprzednio, a zasady doboru zakresu analogiczne jak dla napięcia. Mamy tu jeden zakres dla większych prądów, do 10 A i ten wybieram. Na wyświetlaczu wynik mamy w amperach. Zmniejszam napięcie, zamiar żarówki daje rezystor i możemy już mierzyć mniejsze prądy. Mam rezystor 10 ohmów i napięcie około 1 V. Podziewam się więc prądu około 1/10 A, czyli około 100 mA. Smart multimetry automatycznie to wykrywają i wynik mamy na wyświetlaczu. Nie musimy tu zmieniać podłączenia sond. Multimetr automatyczny. Zmieniam podłączenie czerwonej sondy. Gniazdo oznaczone MA, czyli miliampery, i zakres pokrętłem ustawiam też na miliampery. Na wyświetlaczu wynik z jednostką. Miliampery. Multimetr ręczny. Zmieniam podłączenie sond na gniazdo oznaczone MA, czyli miliampery, i wybieram zakres do 200 mA. Mam na wyświetlaczu wynik w miliamperach. Zgodnie z opisem zakresu literka M. Podobnie można mierzyć mniejsze natężenia prądu, np. w mikroamperach.
W multimetrze automatycznym i ręcznym wystarczy zmienić zakres na mikroampery. Wcześniej wspomniałem o innych metodach. Tu mamy miernik cęgowy. Ten akurat nie mierzy natężenia prądu stałego, a jedynie zmiennego, więc nam się nie przyda. Ale są tego typu mierniki, mierzące też natężenie prądu stałego. W zastępstwie pokażę przystawkę do pomiaru prądu CP11. Możemy nią mierzyć natężenie prądu zmiennego i stałego w zakresach od 40 do 400 A. Nie posiada ona wyświetlacza, ma natomiast wyjście napięciowe. Napięcie na wyjściu jest proporcjonalne do mierzonego prądu. Zgodnie z opisem na obudowie będzie to 10 mV na każdy 1 A. Podłączam multimetr do przystawki, zeruję przystawkę i zakładam na żyłę. Ustawiam multimetr na pomiar napięcia, a drugi pozostawiam dla porównania. Mamy około 1 A, a multimetr wskazuje około 10 mV. Tą przystawkę można podłączyć do oscyloskopu i oglądać zmiany prądu, ale o tym będzie w jakimś innym odcinku. Tu ważna uwaga. Mierniki cęgowe, szczelinowe czy tego typu przystawki należy montować tylko na jednej żyle. Jeśli mamy przewód dwużyłowy, nie zmierzymy w ten sposób. Jeszcze miernik szczelinowy. Ustawiam na pomiar prądu stałego, wybieram DC przyciskiem, resetuję i odczytuję wynik. A jeśli chcemy zmierzyć prąd płynący przez przewód USB, to najprościej użyć właśnie takiego urządzenia. Tym razem także pomijam multimetry wskazówkowe. To temat na osobny odcinek. Jeśli coś Was interesuje, a ja to pominąłem, dajcie znać w komentarzach. Jeśli macie pytania lub chcecie pokazać jakiś konkretny przykład, także piszcie w komentarzach. Jeśli będę miał taką możliwość, powstanie film na życzenie. Zapraszam też do subskrybowania kanału. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.